Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej edycji Uczelniady SGH. Jest to wydanie świąteczne, jak sami możecie zobaczyć. No ale na początek chciałabym się Was zapytać, czy słyszeliście kiedyś o takim transformersie, który przyszedł do baru? No właśnie, przyszedł do baru i barman się go pyta, co dzisiaj pijesz? On mówi, no nic, bo jestem autem. No dobrze, a więc zaczynajmy nasz teleturniej. W dzisiejszym odcinku biorą udział dwie drużyny, drużyna Teatru SGH i NZS-u SGH. W drużynie Teatru SGH mamy Szymona, Natalię, Paulinę i Pawła. Natomiast w drużynie NZS-u SGH mamy Marcela, Oliwię, Filipa i Alicję. Dobrze, w takim razie zaczynamy pierwszą rundę. Objaśnię na początek zasady, więc zapraszam liderów każdej z grup do siebie. I teraz ta runda polega na tym, że zadajemy Wam pytanie i teraz kto pierwszy, ten lepszy. Działa to na takiej zasadzie, także kto z Was zna odpowiedź, ten podnosi rękę i wtedy do niego przechodzi pytanie. Jeżeli któryś z Was poda odpowiedź, która jest najwyżej punktowana, to wtedy od razu pytanie trafia do Waszej drużyny. Natomiast jeżeli podacie odpowiedź, która jest niżej punktowana, to wtedy pytanie idzie do przeciwnika. Jeżeli on poda odpowiedź, która jest wyżej punktowana, to wtedy pytanie przychodzi do ich drużyny. Czy wszystkie zasady są zrozumiałe? Tak, jest, tak. No dobrze, to w takim razie zaczynamy rundę pierwszą i przechodzimy do pierwszego pytania. A zatem, jakie ciasto kojarzymy z wizytą u babci? Pierniczki. Zaraz, zobaczymy. No niestety, jest taka odpowiedź, dobrze, ale nie jest najwyżej punktowana, dlatego czy drużyna przeciwna ma jakieś... Sernik mamy. Okej, jest to najwyżej punktowana odpowiedź, także pierwsze pytanie przechodzi do drużyny Teatru SGH. Zapraszam Cię, Marcel, na miejsce i już do Was podchodzę. Więc tutaj Szymon właśnie odpowiadał jako pierwszy, lider drużyny, także Szymon, czy możesz nam się przedstawić, powiedzieć coś o sobie, co robisz na co dzień? Mam na imię Szymon. Jestem tutaj już na SGH drugi rok na globalu. Jestem w teatrze. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale tak. Przyjechałem tutaj z Lublina. Spod Lublina właściwie. Okay. Dla niewtajemniczonych dokładnie. Dobrze, no to super. To bardzo miło Ciebie tutaj poznać. No dobrze, ale teraz w takim razie druga odpowiedź przechodzi do Natalii. Także Natalia, czy teraz Ty możesz coś powiedzieć o sobie, zanim podasz odpowiedź? Mam na imię Natalia. Też jestem na globalu. I też jestem w teatrze. Ale przyjechałam z Krakowa. Znaczy, ja mieszkam w Krakowie. Znaczy, no już nie, ale mieszkałam. Także tak. Spod Wawela. Dobrze. To super. W takim razie, czy masz może jakąś odpowiedź dla nas? Charlotte. Okej, super, mamy taką odpowiedź. No dobrze, teraz witam Paulinę bardzo serdecznie. Co możesz nam powiedzieć o sobie? Ja jestem Paulina, ja już skończyłam licencjat na SGH. Jestem w teatrze już 5 lat, teraz leci 6. I tak poza teatrem uczę sobie jeszcze tańczę. No, to bardzo fajnie. Okej, no to super w takim razie. A co tańczysz? No w sumie wszystko. Na współczesny, głównie współczesny. Super, czyli tak artystycznie. Zaczęłam też w obrębie teatru taką grupę jakby taneczną dla nas i nawet to idzie. Bardzo ładnie tańczy Paulina. Dobrze. No to w takim razie, jak już się zapoznaliśmy, to Paulina, czy masz jakąś odpowiedź dla nas na to pytanie? Na koniec. Super. Mamy taką odpowiedź, więc teraz przechodzimy do Pawła. Jeżeli odpowiesz poprawnie, całe pytanie jest wasze. Także Paweł, na początek przedstaw się, powiedz nam coś o sobie. Jestem Paweł, przyjechałem tutaj spod Warszawy. Interesuję się kowalstwem i beżową, wełnianą odzieżą wierzchnią. Ojejku, tak dosyć nietypowo bym powiedział. Tak, a skąd takie zainteresowania? Wiesz, bardzo ciężko to powiedzieć, ale jeżeli chodzi o wełnianą beżową odzież wierzchnią, to zdecydowanie jest to połączone z panem Wiesławem Michnikowskim, moim ulubionym aktorem zdecydowanie. Tak. No dobrze, to... Bardzo...
aż zanim mówiłam po prostu z tego wszystkiego. Także proszę teraz, czy masz jakąś odpowiedź dla nas na to pytanie? To jest bardzo duża, powiedzmy, presja dla mnie tutaj położona, ale jeżeli miałbym strzelać, to powiedziałbym, że może keks. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi. No cóż, no. Pozostaje mi jedynie współczuć, że babcie nie robią keksu. Macie jeszcze dwie próby, także przechodzę znowu tutaj do pana Szymona. Czy masz może jakiś pomysł na odpowiedź? Proponuję murzynek, ciasto czekoladowe. Dobrze. O nie. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi, dlatego teraz drużyna NZS-u SGH musi się naradzić. Proszę, zastanówcie się, czy macie jakiś pomysł. Tutaj drużyna teatru będzie miała trzecią próbę. Jeżeli źle odpowiedzą, to przechodzi pytanie do was. Dobrze, narada już się zakończyła. Dobrze. Nie, wy się niestety nie możecie naradzać. Dobrze, więc Natalia, teraz wszystko zależy od ciebie. Babka. Niestety, bardzo mi przykro. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi. Więc przechodzę w takim razie do drugiej drużyny. Dziękuję wam bardzo. Dobrze, a zatem drużyno NZS-u, czy macie pomysł na tą odpowiedź? Jednomyślnie odpowiedzieliśmy, że to może być Karpatka. Dobrze, zobaczmy. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi. A zatem niestety jest to koniec pierwszego pytania. Nie udało się w pełni odpowiedzieć na to pytanie, ale punkty zdobyte przez różne teatru SGH przechodzą na jej konto. Teraz odkrywamy ostatnią odpowiedź, która była punktowana w tym pytaniu. Było to ciasto drożdżowe, moi drodzy. Niestety nikt tak nie wpadł, ale są jeszcze kolejne pytania, także na pewno będzie coraz lepiej. Zaczynamy drugie pytanie. A zatem, jesteście gotowe, dziewczyny? Tak, tak. Dobrze. Co jadalnego można powiesić na choince? Dobrze, pierniczki. Wow, super. Od razu maksymalnie punktowana odpowiedź. Dobrze, więc idziemy do teatru SGH. A zatem, jeszcze możemy powiesić cukierki. Okej, okay, super. Dziękuję. Yeah.
dalej, ale tak oryginalnie oryginalnie jest takiego z Rudy Śląskiej, tak? A ja sama. No teraz pytanie przechodzi do drużyny SPS-u SGH. Czy masz pomysł na no nie wiem, nie wiem. Dobra, no sekundę, no bo jak... Dobrze, nie, już proszę o odpowiedź. Dobrze, w takim razie odpowiedź donoszę do mandarynki. Trzecie, czy jesteście gotowi? Dobrze, super. Więc jakiej tradycyjnej polskiej potrawy nie znajdziemy na stole wigilijnym? Dobrze. Żurek. Okej, okay, dobrze. Skabowy. No, to skabowy była odpowiedź z drugiej strony. Okej. Okay. Więc... Przechodzimy do drużyny teatru SGH. Okej, więc Paweł, jaka jest twoja odpowiedź? Trudne się wylosowało. Może flaki? Niestety nie mamy takiej odpowiedzi. Szymon, ja zaproponuję rosół. Super. Natalka, twoja kolej. Pomidorowa. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi, zatem proszę drużynę NZS-u o naradzenie się. Dobrze, teraz przechodzimy do Pauliny, wasza ostatnia szansa. Czy masz jakiś pomysł? Jak jest schabowy, to może mielony. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi, a zatem pytanie przechodzi do drużyny NZS-u. Dobrze. Czy macie już odpowiedź? Mam. Nasza odpowiedź brzmi gołąbki. Dobrze! Super! Brawo! Zatem to pytanie wygrała drużyna NZS-u. Wszystkie punkty przechodzą dla nich i odkrywamy teraz ostatnią odpowiedź, której nikt nie zgadza. Pierogi z mięsem. Widzicie, następnym razem musicie ufać Oliwii. Dokładnie. Zatem zaczynamy ostatnie pytanie, pytanie czwarte w rundzie pierwszej. Zapraszam Pawła i zapraszam Alicję do siebie. W takim razie, pytanie czwarte to jest film, który oglądamy w czasie świąt. Pierwszy Kevin Sam w domu. A zatem pytanie przechodzi do drużyny NZS-u. A zatem Marcel, opowiedz nam coś o sobie. No co, jestem dyrektorem w NZS-ie od HR-ki i również pochodzę z Pytkowa Trybunalskiego. No, czyli niedaleko Warszawy. Okej, okay, a na którym roku jesteś studiów? Jestem teraz na drugim roku. Okej, okay, super. No dobrze, więc teraz czy masz jakiś pomysł na to pytanie?
Możemy powiedzieć z Nahor. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Dobrze, przechodzimy teraz do Oliwii. Oliwia, przedstaw nam się, powiedz nam coś o sobie, bo jeszcze nie mieliśmy okazji się poznać. Ja jestem studentką drugiego roku na kierunku finanse i rachunkowość. W NZS jestem dyrektorką do spraw finansów i ogólnie pochodzę z Łeby, czyli pod morzem. O, fajnie. Okej, okay. No dobra, to super. To w takim razie, czy masz jakąś odpowiedź dla nas? Może Kevin sam w Nowym Jorku. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi, a zatem drużyna Teatru SGH się teraz naradza. A zatem ostatnia szansa dla was, ale zanim, to chciałabym ciebie, Filipie, poprosić o przedstawienie się. To ja mam na imię Filip. Urodziłem się w Warszawie i mieszkałem w Warszawie całe swoje życie. Jestem na drugim roku, na MIESI i również jestem w teatrze, ale nie w teatrze SGH. A w jakim teatrze? Teatr UDES to się nazywa, taki amatorski teatr na pracę. O! Mamy tutaj kogoś na planie, kto też... Nie teatrze, ale jakby no. Super, czyli same artystyczne dusze dzisiaj dokładnie mamy. No dobrze, więc nie przedłużając, Filipie, czy masz jakiś pomysł? Listy do M. Brawo! Mamy taką odpowiedź, dlaczego zostajecie w grze, w tym pytaniu. Także Ala, jeszcze z ciebie się nie pytałam, mogłabyś coś nam powiedzieć o sobie? Jasne, to jestem Ala i właśnie jestem na drugim roku, podobnie jak i reszta. No, lubię śpiewać, gram w zespole muzycznym. Generalnie tak, muzyka jest dużą częścią mojego życia. Super, no mojego też, ja też śpiewam, także fajnie. Kurczę, fajne osoby tutaj mamy, proszę Państwa. No dobrze, więc teraz, czy masz jakiś pomysł na odpowiedź? Myślę, że Grinch. Dobrze! Marcel, twoja kolej. Teraz bym powiedział, że film Holiday. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi, a zatem przechodzimy do drużyny Teatru SGH. Dobrze, czy kochani macie jakąś odpowiedź? Tak, zdecydowaliśmy, że to będzie to właśnie miłość. Dobrze, gratulacje. A zatem wszystkie punkty zdobyte przez NZS przechodzą do Teatru SGH. Także tak to wygląda. Dobrze, tak, dobrze. Odsłaniamy ostatnią odpowiedź. Był to Pada Szrek. Widzę, że tutaj chyba nikt ze zgromadzonych nie znał takiego filmu. Czy znaliście? Okej, okay, rozumiem, ale nie wpadliście. No dobrze. Dobrze, więc w takim razie jest to koniec rundy pierwszej. Witamy po przerwie, zaczynamy rundę drugą. Zapraszam do siebie liderów grup. Dobrze. Czy jesteście gotowi na to pytanie? Tak. Dobrze. A zatem zaczynamy. Czym przyozdabiamy dom na święta? Pierwszy. Lampkami. Dobrze. Teraz proszę, Marcel. Kurczę. Można powiedzieć, że dekoracjami takimi świątecznymi. Nie wiem, kurwa. Okej. Niestety zbyt ogólna ma ta odpowiedź. Pytanie przychodzi do Teatru SGH. Dobrze. Natalia, czy co nam zaproponujesz w takim razie? Łańcuchami świątecznymi. Niestety. Paulina. Choinką. Dobrze! Wielkie zdziwienie! Wielkie zdziwienie! No dobrze, Paweł. Dobra. Czas rozwalić piąte pytanie. Ja bym powiedział, że może
i takimi skarpetami nad kominkiem. Niestety nie ma takiej... Flaków nie jecie, skarpet nie nosicie. Keksu wam babcia nie pierze. Tak. Co z was za ludzi? Dobrze, więc teraz czas dla NZS-u na naradę. A zatem dla was ostatnia szansa, Szymon. Przyozdabiamy na przykład świętymi Mikołajami. Niestety pytanie przychodzi do NZS-u. Dobrze, a więc jaka jest wasza odpowiedź? Co to nazywa? To jest żydowskie. Ale, przepraszam, wy już mieliście czas na naradę. No. Naszą odpowiedź jest jemioła. Dobrze! A zatem to pytanie wygrała drużyna NZS-u. Punkty zdobyte przez Teatr SGH przechodzą do drużyny NZS-u. Odkryjmy w takim razie dwie pozostałe odpowiedzi. Domek z piernika i świeczki. No dobrze, a zatem przechodzimy do kolejnego pytania. Dobrze, a zatem zapraszam do siebie Oliwię i Natalkę. Czy jesteście gotowe, moje drogie? Tak. Dobrze, a zatem zadaję pytanie. Jaki jest najgorszy prezent na święta dla dziecka? Alkohol. Takiej odpowiedzi nie zakładaliśmy. Ale jest odpowiedź godna studenta, naprawdę. Dobrze. A zatem Natalka. Dla małego dziecka ubrania. Chwila ciszy, narada. Zbyt ogólne. Dobrze, Filip, dla was szansa. Jak nie, to pytanie przychodzi do przeciwników. Oczywiście. To naszą odpowiedzią są skarpety. Super, najwyżej punktowana odpowiedź. No dobrze, a zatem pytanie przechodzi dla waszej drużyny. To jak Olivia była, to teraz Ala. Ja bym powiedziała sweter. Dobrze, Marcel, twoja kolej. Dobrze, to ja bym odpowiedział, że... Co ci mnie jest? Spokojnie. Dobrze, można powiedzieć majtki na przykład. Majtki. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. A zatem narada dla Teatru SGH. A zatem dla was ostatnia szansa. A zatem to pytanie przechodzi teraz do Teatru SGH. A zatem jaka jest wasza odpowiedź? Głosujemy na rózgę. Czyli co, teraz wygrali to pytanie, tak? Okej, okay. A zatem drużyna Teatru SGH wygrała, tak można powiedzieć, wygrała to pytanie? Okej, okay, dobrze. A zatem drużyna Teatru SGH wygrała to pytanie i teraz odkrywamy odpowiedzi, które pozostały. Coś do szkoły i kubek. Kubek. No dobrze, a zatem teraz przechodzimy do ostatniego pytania w rundzie drugiej. A zatem pytanie brzmi. Kto według wierzeń przynosi prezenty? Święty Mikołaj. Pytanie przechodzi do was. Ala odpowiada. Moja odpowiedź to Dziadek Mróz. Marcel.
Moją odpowiedzią będzie Gwiazdor. To moją Dzieciątko Jezus. Filip. Dobra, mamy trzy szanse. Mamy trzy szanse, dobrze. Jakaś baba, Jezus Maria. Chyba jakaś kobieta. Baba Jaga. Dobra, więc Ala. Renifer. Jakby się chcemy zgadzać. Dobra. Aha, dobrze. Więc teraz. Już się sami naradzili bez mojego ogłoszenia. Ostatnia szansa dla was. Która ty teraz odpowiada? Czyli to będzie Marcel. No to najlepsze. Najlepsze na koniec. Dla prezesa. Dobrze. Święty Mikołajusz jest, Dziadek Mróz jest, Dzieciątko Jezus jest, Gwiazdor jest. Nie wiem, kto został, aczkolwiek możemy odpowiedzieć, że... Maryjka? Pytanie przychodzi do drużyny teatru SGH. Jaka jest wasza odpowiedź? To co u mnie w domu? Na to pytanie odpowie Paweł. Tak, żeby nie było, że wszystkie pytania zepsułem. No chyba, że to też mi się uda. To będzie aniołek. Nie! A zatem to pytanie wygrywa drużyna NZS-u. I teraz odkrywamy ostatnią odpowiedź. Napięcie jest bardzo duże. Gwiazdka. Mamy już wyniki po rundzie drugiej. Ku zaskoczeniu wszystkich jest remis pomiędzy dwoma drużynami. A zatem ta runda będzie rundą decydującą, kto wejdzie do finału. No dobrze, zaczynamy rundę trzecią. Zapraszam do siebie Pawła i Alę. Jaki rok nie zaczyna się od 1 stycznia? No, pierwszy, Paweł. Rok. Podatkowy. A zatem, Ala, czy masz jakiś pomysł? Ja bym powiedziała, że rok szkolny. Dobrze! Marcel, znowu się spotykamy. Tak jest. Uważam, że może być tam odpowiedź taka jak rok liturgiczny. Dobrze. Olivia, to może chiński? Ja bym powiedział rok świetlny. Nie jestem za młody. Wasze odpowiedzi są bardzo kreatywne. To jest. Dobrze. Ala, czy masz jakiś pomysł? Może rok akademicki. Dobra. Ostatnia odpowiedź. Dobra, odpowiemy. Żydowski może być. To pytanie wygrała drużyna NZS-u. Przed nami ostatnie pytanie przed rundą finałową. Pytanie brzmi, jakie zwierzę przesypia zimę? Niedźwiedź. Dobrze. Natalka, twoja kolej. Zając. Niestety. Paulina. Jezus, mam nadzieję. Masz pomysł? Wiewiórka.
Nie? Wybiórki nie wszystkie? Ostatnie pytanie, bardzo trudne. Dobrze, teraz drużyna NZS-u ma na radę. Kubuś, pochacześ. Czy już się naradziliście, kochani? Czas skończony. Dobrze. A zatem ostatnia szansa. Paweł, wszystko w twoich rękach. Borsuk. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. A to dobre, to dobre. A zatem pytanie przychodzi do drużyny NZS-u. Ty byłeś, to Ala teraz, bo ty byłeś przy biurku. Ja byłem, nie. Aha, nie, bo wy się naradzaliście teraz. Aha, dobra. No to właśnie, kto ten? Jaka jest wasza odpowiedź? No to naszą odpowiedzią będzie bubr. Zatem to pytanie wygrywa drużyna teatru SGH i odkrywamy pozostałe odpowiedzi. Jesz. Świstak. Suseł. Nie to pies. No dobrze, a zatem rzeczywiście było to pytanie godne rundy trzeciej, ponieważ jak widać okazało się bardzo trudne. A zatem kończymy tę rundę i zaraz przychodzimy do was z wynikami i tym, kto się znajdzie w finale. Dla mnie nie jesteś żadnym ojcem! Dziurkowski, jesteś zatrzymany! Zostawaj! Idziemy! Nienawidzę cię! Witam wszystkich serdecznie po przerwie. Nadszedł czas, aby ogłosić wyniki. I teraz dowiecie się, która z drużyn przechodzi do rundy finałowej. A zatem emocje sięgają zenitu. A zatem drużyna Teatru SGH kończy tę rundę z wynikiem 495 punktów. A drużyna NZS-u SGH kończy tę rundę z wynikiem 708 punktów. Co brawo! A zatem drużyna NZS-u przechodzi do rundy finałowej. Gratulacje, ale spokojnie. Mamy dla was nagrody pocieszenia. Bardzo dziękujemy za udział w naszej uczelniadzie. I głównym sponsorem nagród jest Ferrero. Dobrze, a zatem zaczynamy rundę finałową. Proszę, aby wasza drużyna wybrała spośród siebie dwóch przedstawicieli, którzy będą brali udział w tej rundzie. I zanim jeszcze ich wybierzecie, ona polega na tym, że będziecie mieli takie szybkie strzały. Pierwsza osoba będzie miała 20 sekund, aby odpowiedzieć na 5 pytań. I wtedy druga osoba musi wyjść z sali, żeby nie podsłuchiwała. I później przychodzi druga osoba i ona ma 25 sekund na to, aby odpowiedzieć na te same pytania. Także kogo wystawiacie do tej rundy? I Oliwia, tak? Dobrze, super. W takim razie, kto z was chce pójść na pierwszy ogień? Dobrze. A zatem zapraszam do siebie, tak? Dobrze. Tutaj będzie nasz czasomierz. Dobrze, niech jeszcze wyjdą z sali. A zatem, czy jesteś już gotowa? Jest. Dobrze. A zatem czas start. Tradycja świąteczna.
Ubieranie choinki. Co koniecznie musi się znaleźć na bałwanie? Marchewka. Jakie piosenki słuchamy w okresie świątecznym? Tytuły? All I Want For Christmas Is You. Jakie zwierzęta spotkamy w stajence? Renifery. Na czym można zjeżdżać z ośnieżonego stoku? Na sanach. Dobrze. Idealnie. Teraz będzie druga osoba. Tradycja świąteczna. Co koniecznie musi się znaleźć na bałwanie? Jakie piosenki słuchamy w okresie świątecznym? Tytuły. Jakie zwierzęta spotkamy w stajence? Na czym można zjeżdżać z ośnieżonego stoku? Porównajmy teraz wasze odpowiedzi i zobaczmy, ile uzyskaliście punktów. Zaczynamy od Oliwii. Pierwsze pytanie to było tradycja świąteczna. Odpowiedź ubieranie choinki. 35 punktów. Drugie pytanie. Co koniecznie musi się znaleźć na bałwanie? Odpowiedź marchewka. 24 punkty. Trzecie pytanie. Jakie piosenki słuchamy w okresie świątecznym? Chodziło tu o tytuły. All I Want For Christmas Is You, 29 punktów. Następne pytanie. Jakie zwierzęta spotykamy w stajence? Odpowiedź renifery. Niestety 0 punktów. Ostatnie pytanie. Na czym można zjeżdżać z ośnieżonego stoku? Na sankach, 30 punktów. Przechodzimy teraz do odpowiedzi Filipa. Jeszcze raz przypominając pytania. Tradycja świąteczna, karp, 0 punktów. Co koniecznie musi się znaleźć na bałwanie? Węgiel, 22 punkty. Jakie piosenki słuchamy w okresie świątecznym? Chodzi tu o tytuły. Last Christmas, 25 punktów. Jakie zwierzęta spotykamy w stajence? Baranek. 19 punktów. Na czym można zjeżdżać z ośnieżonego stoku? Jabłuszko. 9 punktów. Dziękuję teraz wam bardzo. Możecie wrócić na swoje miejsca. I tak, jeżeli Oliwia i Filip wspólnie zdobyli 100 punktów, oznacza to, że drużyna NZS-u wygrywa ten odcinek. Jeżeli chodzi o Oliwię, zdobyła 118 punktów, a Filip zdobył 75 punktów, co daje razem 193 punkty i czyni drużynę NZS-u wygranymi tego odcinka. Wielkie gratulacje! Mamy dla was nagrody i głównym sponsorem nagród jest firma Ferrero. Oficjalnie kończymy pierwszą edycję Uczelniady. Bardzo dziękuję dwóm drużynom za udział, a wam, drodzy widzowie, za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że miło spędziliście czas i do zobaczenia w następnej edycji. Cześć i pa!